Pani Przewodnicząca, bo jeżeli jest dekret dotyczący dyplomowanych, to wiadomo, że taki procent to jest najwyższa stawka zasadnicza wynagrodzenia, więc... Ale Pani Danuszu, my się tak nie znamy, przepraszam bardzo, a tu nie ma na ten temat informacji, że chodzi o wynagrodzenia nauczycieli. Wykres ma własny tytuł. Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2018-2019. Proszę mi powiedzieć, co w związku z tym z tego wynika w kontekście likwidacji naszej szkoły? Chciałem pokazać materiały, które też Państwu radnym pokażą, jaka jest struktura, chociażby szkół, zatrudnienia i tak dalej. To się nie zmieni po likwidacji. Nikt nie traci dyplomu.